Cześć widzowie. Iron Man, Czarna Pantera i inne istoty w MCU są bardzo bogaci, jednakże każdy z nich ma bogactwo z różnych źródeł. W dzisiejszym odcinku więc odpowiemy sobie na pytanie, kto w MCU jest najbogatszy. Standardowo, jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Na początek trzeba porównać Iron Mana z Czarną Panterą, gdzie Tony Stark był szefem firmy Stark Industries, która przechodziła z rąk do rąk następnych pokoleń, a firma ta zajmowała się produkcją broni dla różnych armii, głównie Stanów Zjednoczonych, z czego majątek Tonego wynosi najpewniej ponad 100 miliardów dolarów, bo w porównaniu do firmy z naszego świata takiej samej jak Stark Industries, czyli Lockheed Martin, właśnie tyle miałby Tony Stark, z czego mówi się, że jest to dokładnie 110 miliardów. T'Challa, Czarna Pantera, jest królem Wakandy, a większość swojego bogactwa ma dzięki sprzedaży Vibranium, czyli najtwardszego metalu w kosmosie, z którego stworzona jest tarcza Kapitana Ameryki, zaś jako absolutny władca Wakandy ma do dyspozycji wszystko i całą fortunę kraju, co w zasadzie mówi, że to Wakanda jest bogata, a nie T'Challa, ale posiadając cały kraj, majątek Czarnej Pantery wynosi aż 90 trylionów, przy których Iron Man się chowa. I co ciekawe, Tony raz spotkał się z Elonem Muskiem, który też był bogaty, ale w MCU mógł nie przeżyć tych wszystkich ataków. Bogatszy od Czarnej Pantery musiał być Odyn, ponieważ on również miał władzę absolutną w swoim kraju, tyle że Asgard był praktycznie cały ze złota, posiadając wszystko od Vibranium po kosmiczne artefakty, a co za tym idzie, miał wszystko lepsze od Czarnej Pantery, gdzie sam Pałac Królewski w Olaskjal kosztuje pewnie kilkadziesiąt trylionów, a z tym co jest w środku kilkaset lub tysięcy, zaś zdobywając skarby z niezliczonych światów mógł kupić sobie całą planetę jaką chce, bo po prostu ma całe bogactwo wielu światów. Być może Thanos również mógłby kupić całą planetę, jednak nie dążył on do bogactwa, ale być może po co się gromadził, bo raczej wątpię, aby Thanos coś kupował zamiast tego żądać, dążąc do swojego celu, przez co raczej nie zbierał więcej niż mu to potrzebne. A kolejnym tak bogatym stworzeniem jest Grandmaster, który organizował Igrzyska Gladiatorów, tyle że on tak samo jak Odyn rządził całą planetą Sakarem i najpewniej miał bogactwo zbliżone do Wszechojca, dzięki swojemu najprawdopodobniej najbogatszemu bratu, czyli kolekcjonerowi. Kolekcjoner był najpewniej najbogatszą istotą w MCU, ponieważ prawdopodobnie kupił całą głowę Celestiana, a przecież zbroje Celestianów są w całości zrobione z Vibranium, więc w tej głowie Nowhere musiało być go dużo. I co więcej, kolekcjoner od tak wydał 4 miliardy jednostek, czyli najdroższej waluty, na Kamień Mocy, przy czym sam Odyn najpewniej sprzedał mu Kamień Rzeczywistości, gdzie kolekcjoner miał majątek tak ogromny, aby kupić wszystko co chciał, skoro bez problemu kupił Kamień Mocy, który jest najpotężniejszą mocą w kosmosie i byłby droższy od całych systemów planetarnych. Kolekcjoner był właścicielem największej w kosmosie kolekcji międzygwiezdnej fauny, reliktów i gatunków, zaś był on tak bogaty, bo powstał we wszechświecie zaraz po jego stworzeniu, zbierając swoje bogactwa przez miliardy lat, co chyba nie pozostawia żadnych wątpliwości, tym bardziej, że kolekcjoner był geniuszem i mistrzem, jeżeli chodzi o biznesy, chociaż nie wiemy, jak wyglądało jego skonfrontowanie się z Thanosem, ale Szalony Tytan zakończył jego życie nie wiadomo dlaczego. Podsumowując, najbogatszy w MCU jest kolekcjoner, bo nikt inny nie miał nawet małej części jego fortuny, ale w końcu do tej pory tylko on skupiał się na pieniądzach przez miliardy lat, gdzie najbliżej niego był Odyn i Grandmaster, bo na przykład Odyn nie bawił się zbytnio w biznesy i miażdżył królestwa. A wy widzowie, napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie i co chcielibyście na kolejny film, jak i jakie jest wasze zdanie na temat kolekcjonera. Jeżeli film się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć!